naszej dzisiejszej sesji. To jest punkt czwarty, przyjęcie protokołu w poprzedniej, to jest 26 sesji Rady 90. Dziękuję. Do widzenia. Zapytuję Państwa, czy ktokolwiek z Państwa zgłasza jakieś uwagi do protokołu z poprzedniej, tej 26 sesji Rady 90. Pan radny? Nie. Zatem rozumiem, że brak uwag, tak? Okej. Okay. Tym samym informuję, że protokół z poprzedniej sesji został przyjęty. Przechodzimy do punktu 5, to jest projekty uchwał Rady. Druk numer 1 przez 293 przez 2012, to projekt uchwały autorstwa Komisji Infrastruktury Ochrony Środowiska. Na referenta wskazała pana przewodniczącego Tadeusza Murzyna. Proszę pana radnego o czytanie projektu. Uchwała nr 1 z 293/2012 roku Rady Dzielnicy 10 Stoszowice z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie rozszerzenia listy ulic do budowy i do budowy oświetlenia na 2013 rok przyjętej w ramach zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic gminy wraz z oświetleniem. Podstawa prawna, paragraf 1. Rozszerza się listę ulic do budowy i do budowy oświetlenia na 2013 rok przyjętą w ramach zadań powierzonych w zakresie budowy czy budowy ulic gminnych wraz z oświetleniem o ulicę Pustynną, 2 ulicę Bluszczową, 3 ulicę Orszańską do Wierzchka przy numerze 43, 4 ulicę Siarczaną oświetlenie przy numerze 9. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję panu radnemu za odczytanie. Zapytuję, czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie. Wobec braku zgłoszeń chętnych do dyskusji przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Kolejny druk numer 2 przez 294 przez 2012. Jest to również projekt autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Na referenta ponownie wskazano pana przewodniczącego Tadeusza Murzyna. Proszę pana radnego o odczytanie projektu uchwały. Uchwała numer 2 łamane przez 292 z 2012 roku Rady Dzielnicy 10. Panie przewodniczący, rozumiem, że tam pan się przejęzyczył w numerze, tak? Co? 294 łamane z 2012 roku Rady Dzielnicy 10 Stoszowice z dnia 4 grudnia 2012 roku. No, rok się zgadza. W sprawie rozszerzenia listy zadań powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia na 2013 rok. Podstawa prawna, paragraf 1. Rozszerza się listę zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia na 2013 rok o zadanie pod nazwą montaż ogrodzenia w ciągu ulicy Zakopiańskiej na przedłużeniu ulicy Inicjatywy Lokalnej, drugi etap, paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jedno zdanie komentarza, to jest tak nieszczęśliwie nazwane, ale tak w pierwszym etapie było, tak musi zostać. To nie chodzi o ogrodzenie, tylko takie chlapacze po prostu przy Zakopiańskiej, na przykład, tym co jest w tej części zrobione. Tam jest chodnik na przy samej tej ulicy, przy tym wielkim ruchu, przy tej klapie, co w tej chwili co jest na te wszystkich ludzi tam. Więc to nie jest jakieś wysokie ogrodzenie, tylko takie niskie, nazwijmy to, bariera przeciwbłotna, nazwałbym to bardziej niż ogrodzenie. Tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo za zapytu. Otwieram dyskusję. Wobec braku chętnych do dyskusji przechodzimy do głosowania. Zapytuję, kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Tym samym wyczerpaliśmy punkt 5. Przechodzimy do punktu 6. Omówienie spraw bieżących, dyskusja i wolne wnioski. Zapytuję państwa radnych, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie. Nie. Przechodzimy do punktu 6. To oświadczenia i komunikaty. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Pan radny Andrzej Jończyk, proszę bardzo. Już zacząłem mówić, że o nowych, o korektach planów skoszowickich. Byliśmy zaproszeni jako radni z dzielnicy na spotkanie do biura planowania przestrzennego z panią dyrektor Kaczmarską, gdzie zaprezentowano nam dwa plany skoszowickie, a właściwie korekty na uzdrowisko oraz wschód.
To już są gotowe plany, które poszły w tej chwili, już są, poszły do uzgodnień. Plansze oraz tekst do tego. Zostały tam wprowadzone wszystkie korekty, które nie są sprzeczne z aktualnie obowiązującym studium. To po pierwsze, jeżeli chodzi o przekwalifikowania. Te, które są sprzeczne, czyli sprawa Krakusa, budynków Krakusa oraz indywidualne przypadki dwóch mieszkańców. Oczywiście nie zostały wprowadzone, natomiast będzie odpowiedź, będą wprowadzenia do planu. Mamy taką deklarację jednego mieszkańca w całości działki, którą chce, a drugiego mieszkańca częściowo. To jeżeli chodzi o plan uzdrowisko. Podobnie została zlikwidowana tak zwana trasa tranzytowa. Całkowicie wycofano wszystko, co na nią wchodziło, czyli rozszerzenie ulic, a tam, gdzie już były węższe, a likwidacja tam, gdzie planowano nową. I tutaj jest największy, najbardziej poważny problem o tej trasie. Zgłoszenie właściciela uzdrowiska, on wystąpił o rozbudowę w kilku miejscach. Gdyby kolega chciał powiedzieć tutaj, bo zna tą lepiej sprawę, o wnioskach. Projekt złożony, czy propozycja nowego właściciela uzdrowiska zakłada wybudowanie minimum 8 nowych budynków, w tym również nowego szpitala zlokalizowanego przy ulicy Borowinowej. Jak wiem, ulica Borowinowa jest ulicą ślepą, a dochodząca do niej ulica Wypoczynkowa jest na tyle wąska, że na ostatnim spotkaniu z panią dyrektor i głównym projektantem jednoznacznie wszyscy zdecydowaliśmy, że jest to nierealne, żeby w tym miejscu kiedykolwiek mógł powstać szpital. Natomiast budynki, które mają służyć uzdrowisku i jego rozwojowi, nie będziemy tutaj jak gdyby w tym zakresie tutaj protestowali, zwłaszcza, że wstępna koncepcja w tym zakresie została również zaakceptowana przez konserwatora i przyrody, i zabytków. Także czekamy po prostu w tym zakresie, żeby rozpoczął jakiekolwiek prace nie polegające na grodzeniu, gdzie są problemy i z mieszkańcami również my zgłaszamy pewnego rodzaju zastrzeżenia, tylko do tego, żeby rzeczywiście przystąpił do realizacji inwestycji, ponieważ całość inwestycji to jest gdzieś około 100 milionów złotych. Także czekamy w tym zakresie po prostu na początek prac i tutaj nie będziemy przeszkadzać. I jeszcze tylko powiem o drugim planie, to już krótko, o planie wschód. Tam przede wszystkim chodziło o tą trasę tranzytową. W zeszłym roku byliśmy skłonni było już postanowione w umowie z panią prezydent, że nie będzie przelotowej trasy pasa drogowego do 6 dojazdu do przyszłego osiedla domków jednorodzinnych bądź szeregowców. Myśmy wtedy wnioskowali, że dlaczego w planie ma się znaleźć droga na prywatnym terenie i że powinna być całkiem zlikwidowana, i to też się stało. Także trasa tranzytowa również na obszarze planu wschód zniknęła, a w zamian to jest dojazd do miejsc, gdzie jest potrzebny dojazd, jest wprost od Rąbka przy jeszcze jedna druga sprawa o linię koniecznej zabudowy tam na prywatnej posesji też została pozytywnie, czyli wszystko, co nam obiecano, pani prezydent, co nam obiecała półtora roku temu, wszystko zostało zrealizowane w tych planach, które teraz poszły do uzgodnień. Kolejność będzie taka, że pod koniec grudnia wracają z uzgodnień, potem będą opiniowane już w Radzie Miasta Krakowa przez Komisję Planowania Przestrzennego i w tym samym tygodniu, tak to zazwyczaj bywa, będzie już głosowane pierwsze czytanie i głosowane na sesji Rada Miasta. Pierwsze czytanie, potem przerwa, kolejna sesja w Turek, czy nawet na jednej można, jak się odstąpił drugiego, ale w tym przypadku raczej się nie wtedy zrozumie. Mieszkańcy będą mogli wnosić oczywiście tym razem uwagi, bo przedtem były wnioski. Dziękuję panu radnemu jednemu i panu radnemu drugiemu za poinformowanie pozostałych członków Rady o toczących się postępowaniach dotyczących planów. Natomiast ja wobec w stosunku do państwa mam tu parę informacji w tym punkcie, które teraz państwu przedstawię. Szanowni Państwo, wczoraj przypominam,
Kto jeszcze nie czytał, kto jeszcze skrzynki nie otworzył, że jeszcze otrzymaliście Państwo mail ode mnie z prośbą o zgłaszanie tematów do omówienia podczas kolejnego spotkania przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, pana Bogusława Kośmidera, z przewodniczącymi Rad Dzielnic, które jest zaplanowane na styczeń przyszłego roku. Przypominam, że nieprzekraczalny termin zgłaszania tych tematów to 13 grudnia bieżącego roku do godziny 15 drogą elektroniczną na adres oczywiście Rady. Tematy, które są przysłane po tym terminie, nie będą w ogóle rozpatrywane. Kolejna rzecz, to jest dotyczące tego samego. Szanowni Państwo, informuję, że odnośnie oszczędności, które w tym roku dość bogato, zaszło w poprzednim roku też bardzo bogato i chyba byliśmy liderami pod tym względem w całym Krakowie, odnośnie oszczędności z tytułu prowadzenia wydatków, z tytułu prowadzenia biura, w roku przyszłym potwierdza się, że niestety w roku przyszłym o takie oszczędności będzie dużo ciężej, ponieważ mamy już decyzję Urzędu Miasta Krakowa z Wydziału Obsługi Urzędu informujące nas, iż od 1 stycznia 2013 zostanie nam naliczona opłata miesięczna w wysokości kosztów eksploatacyjnych z tytułu użytkowania naszego lokalu. Tak więc będziemy płacić czynsz, mówiąc krócej, który do tej pory nie płaciliśmy. I ostatnia rzecz, to jakby z mojej strony, przedostatnia taka refleksja. Już parokrotnie na naszych sesjach toczyły się tutaj dyskusje, były takowe zarzuty, zwłaszcza ze strony panów radnych Koteckiego, pana radnego Kapery odnośnie dziesiątki. Tym razem po raz kolejny, gdy nie jest to dystrybuowane przez radnych z osiedla Kliny, to tylko dzięki radnym z osiedla Słoszowice dziesiątka została rozkolportowana. Ci, którzy mieli największe pretensje, że nie otrzymali tychże egzemplarzy, tym razem po raz kolejny nic nie zrobili w tym kierunku, ażeby kolportażu dokonać. Tak więc ktoś właśnie krzyczy, tym mniej robi, ale to jest już takie moje spostrzeżenie kończące i komentujące panów postawę w tym zagadnieniu. Pan radny Kapela, proszę bardzo.